Panowie i panie, pierwszy szwajcarski państwowy bank zaczyna oferować handel kryptowalutami. Zbliża się czwarty halving, a w Afryce Bitcoin rozwiązuje problem braku prądu. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Dni są coraz chłodniejsze, za niedługo zacznie pizgać, a więc chciałem pokazać wam taki o bitcoinowy ogrzewacz pomieszczeń. W środku koparka Bitcoina Antminer. Stylowe, można ustawić temperaturę i prędkość nawiewu. Koparki Bitcoina dość często są wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń. Na przykład w tej holenderskiej szklarni. Dalej, pierwszy szwajcarski bank państwowy Zuger zaczyna oferować handel kryptowalutami. Szwajcarzy będą mogli kupić Bitcoina, Ether, XRP, Polygon Matic, Litecoin i token Uniswapu Uni. No i wiesz, rozumiesz, wyobraź sobie, że idziesz do takiego polskiego ING i możesz sobie kupić Bitcoina. A co? Chociaż, no, nam to raczej szybko nie grozi. Inne banki, PostFinance i Luzerner, planują wprowadzić ofertę krypto w 2024 roku. Dalej, trochę matematyki. Wyobraź sobie, że jeżeli podzielimy totalną ilość Bitcoina, czyli 21 milionów, na ilość osób na Ziemi, czyli 8 miliardów, wychodzi nam 0,002625 Bitcoina na osobę. Czyli jeżeli każdy chciałby korzystać z Bitcoina, to może posiadać jedynie 0,0026 Bitcoina. W tej kalkulacji nie bierzemy pod uwagę Bitcoinów, które się zgubiły, nie bierzemy pod uwagę Bitcoina trzymanego przez korporacje, MicroStrategy, przez dużych inwestorów i wkrótce przez jeszcze więcej instytucji za sprawą ETF-ów. Oczywiście, no, nigdy nie będzie tak, że każdy będzie korzystał z Bitcoina, ale to ciekawa statystyka, bo Bitcoin jest aktywem o ograniczonej podaży. Nie ma drugiego takiego dobra monetarnego na świecie. Ilość ludzi na Ziemi będzie rosła, ilość Bitcoina będzie w perspektywie czasu spadała. Na tą chwilę tylko 0,03% ludzi posiada Bitcoina, a jego wycena już wynosi 27 tysięcy dolarów. Moja strategia jest następująca: pracować, maksymalizować zyski, kupować więcej Bitcoina. Proste. Dalej, użyteczność Bitcoina w naszym kraju, no, nie jest widoczna. Dzieje się tak, ponieważ nie istnieje na razie realna potrzeba korzystania z niego. Ale w niektórych miejscach na świecie, dotkniętych inflacją, Bitcoin jest jedynym ratunkiem przed bankructwem, jedynym ratunkiem przed skorumpowanym systemem finansowym, wojną czy reżimem. Hiperinflacja w Turcji spowodowała, że w taksówkach można płacić Bitcoinem. W Sudanie, gdzie trwa wojna domowa, jedną z niewielu opcji ucieczki z kraju jest zapłacenie za podróż Bitcoinem. A tutaj hop, w Ganie, badej, kupuję kuzika za Bitcoina. Mnóstwo filmików tego typu publikuję na Twitterze, więc zapraszam na Twittera, link w opisie. Dalej, czwarty halving Bitcoina zbliża się wielkimi krokami. Będzie miał miejsce w okolicach kwietnia, maja przyszłego roku. Do wydobycia pozostało 1,5 miliona Bitcoinów. Obiegu jest już prawie 93% całkowitej podaży Bitcoina. Jeżeli chodzi o cykliczność BTC w oparciu o halving, to zmniejszenie przyrostu Bitcoina na tym etapie nic nie zmienia. A więc narracja, że halving spowoduje wzrosty, nie ma sensu. I nie mam na myśli, że Bitcoin nie urośnie w tym czasie. W sumie halving nakłada się z okresem, kiedy Fed zacznie obniżać stopy procentowe i wtedy możemy mieć początek kolejnego dodruku. Very probable. Dalej. Wyobraź sobie, że według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Afryce ponad 600 milionów ludzi nie ma dostępu do elektryczności. To 43% ludzi żyjących w Afryce. Dlaczego? Otóż pociągnięcie prądu do wiosek, które znajdują się setki kilometrów od miast, jest po prostu nieopłacalne. Ale uwaga, mamy rozwiązanie. W Afryce nie ma problemu ze źródłami odnawialnej energii, a więc energia słoneczna i ta pochodząca z elektrowni wodnych mogłaby zasilać te wioski. No ale taka inwestycja jest zbyt droga, nie opłaca się i nawet mikroelektrownia produkuje zbyt dużo prądu, niż jest potrzebne w afrykańskiej wiosce. I tutaj pojawia się Bitcoin. W Afryce powstaje właśnie inicjatywa budowania małych elektrowni zasilanych energią słoneczną bądź wodną w połączeniu z kopalniami kryptowalut. Nadmiar energii jest wykorzystywany do kopania Bitcoina i w ten sposób elektrownia od razu staje się zyskowna. Darmowy prąd przyciąga kryptogórników. W godzinach, kiedy potrzebne jest najwięcej prądu, czyli od 18 do 21, koparki zmniejszają wydobycie albo są wyłączane. Dla Bitcoin maksymalistów to również znakomita nowina, bo zwiększa decentralizację. Projekty, które możecie śledzić, zajmujące się budową takich drobnych elektrowni kopalni, to na przykład Bitcoin Lake w Rwandzie albo Gridless w Nigerii. Ironiczne jest to, jak Bitcoin był nieekologiczny i przez lata wylewał się na niego hejt, a teraz ponad 50% sieci jest zasilana z energii odnawialnej i ten trend nabiera
nabiera mocy. Tyle. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Niektórzy z Was są już ze mną bardzo długo. Łysy docenia. Subskrybuj, lajkuj. Nara.